miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklnął rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Panienki z dobrych domów, uczennice szanowanych szkół, patriotki zaangażowane w działalność społeczną, córki lekarzy, profesorów, przedsiębiorców, wkraczały w młodość, kiedy rozpoczęła się wojna. Przeżywały momenty triumfu i zaznawały goryczy klęski. Wiele z nich zginęło. Wiele zostało rannych. Niemal wszystkie straciły dorobek całego życia i przeżyły gehenne wypędzenia. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Dzień dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Defiladą harcerską na baczność i skowrończą piosenką pod niebem. Jeszcze później cichym zachwytem w samym środku miejskiego gwaru i zapachem jaśminów w łazienkach przy parkanie, za którym belweder. Bardzo trudno powiedzieć Polska, żeby w słowie powiedzieć wszystko. Barwy nieba i wody... Dziewczyny! Krystyna Sobolewska, pseudonim Jagna. Jako łączniczka ryzykowała życie, by zdobyć najcenniejsze informacje. Jagna, co się tam dzieje? Szybko! Widziałam. Co widziałaś? Wszędzie krew. Krew? Jaka krew? Zabrali go. Kogo? Janka! Boże, mój brat! Szymański! Mira! Wychodzimy! Mira Szymańska, pseudonim Bronka. Podczas gdy jej mąż walczy w powstaniu, ona samotnie wychowuje córkę Helę. Bronka? Olsza. Kochana Bronko, ogromnie ucieszyłem się otrzymanym listem. Odpisz mi,
Czy masz jakieś wiadomości ode mnie z domu? Chciałbym złożyć ci wizytę i ucałować mojego słodkiego pysia, ale nie wiem, czy mi się uda. U nas sytuacja i nastrój pierwszorzędne. Miałbym dużo do pisania, ale opowiem ci wszystko przy okazji. Ucałuj mą malutką. Pozdrowienia. Twój Olesz. I tylko tyle? Nie wierzę. My każdego dnia walczymy o przetrwanie, o życie. Jego dziecko umiera z głodu, a ja jestem półprzytomna. Miasto obraca się w gruzy. Trup sypie się gęsto, a u nich w oddziale nastroje pierwszorzędne? Jestem wykończona. Wolałabym, żeby bomba wybuchła i nas obie mnie i Helę zabiła. Mamo, ja też się przecież boję. Ale mamy jeszcze siebie. Mamy tatusia. Mamy Polskę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Dlatego musimy przetrwać. Razem. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takie ciężkie, że aż głowa się chyli. Po co imię takie dziecinne? Po co, matko, takiej skrzydeł pokrój? Taka walka, ojcze. Po co takie winie? Od łez ziemi krwawo mi, mokro. Po cóż, wina takie dziecinie? Po cóż dzieciństwo jak pomyli dom? Zanim 20 lat minie, umrze mu życie w złudzeniach rąk. Nie umiem matką nazwać. Nazbyt boli. Nazbyt mocno śmierć uderza zeszłą. Miłość. Matko. Już nie wiem, czy jest. Zofia Orłowska, pseudonim Bogna. Współpracowała z Armią Krajową dla ojczyzny. Była w stanie ponieść wszelkie konsekwencje. Nasza banda kretynów skatowała Szymańskiego. Was? Szajse! On był nam potrzebny. No właśnie. Był! Ale przecież dokładnie idą na dworzeństwo. Jest on. Na zdrowie. Guten Tag. Guten Tag. A i na szokoladę? Ja. Danke. Schnella! Serdecznie na niego. Czy oni nie zrozumieli dokładnie powiedzenia? Mówiłam dokładnie, tak? Mówiłaś dokładnie? Oberführer? Standenführer? Melduje, że właśnie przewieziono podejrzaną o działalność przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Dawaj ją. Ja wol! Halina Wiśniewska. Gdzie mieszkasz? Marszałkowska 15. Podaj tylko jedno nazwisko. Jeśli przeżyjesz wojnę, będziesz mogła zostać bohaterką. Jan Szymański. Że ten kłamek polski, psie! Reta, spokojnie. Papierosa. Słuchaj, mogę ci uratować życie. Daj sobie szansę. Psz.
widzę! Ja wam! Co? Boli się bandite? Tylko od ciebie zależy, jak szybko się to skończy. Wystarczy podać tylko jedno nazwisko. Bogna! Nie mam nic więcej do powiedzenia. Widzę, że nasz szanowny gość jest rozmowny inaczej. Poznajesz? Maria Broniecka, pseudonim Wanda. Jest. Szlapę! Jedno nazwisko! Dobrze, to przemyśl! Może teraz zaczniesz gadać! Sorry. Nie, będzie. Nie, nic. Proszę. Co ja robię? Należało jej się. Jaki to ma sens? Są gorsi ode mnie. Od nas. Ja jestem inna. Nie zasługują na życie. Robię to dla Führera. Sprawia mi to przyjemność. Każą mi. Chcę to robić. Biedni ludzie. Polskie świnie. Maria Wroniecka, pseudonim Wanda. Za miłość do Niemca zapłaciła najwyższą cenę. Szlera! Jestem do dziś swoją narzeczoną tylko z musu! Sznauce! Wiesz o wszystkim! Wiesz, że kocham Henrysia! Ale i tak udaję, że się niczego nie domyślasz! Mam cię dać! Nie cierpię cię wprost! Cały czas chodziłam głodna. Na terenie obozu nie było źdźbła trawy. Wszystko, co nadawało się do zjedzenia, było zjedzone. Toaleta to był dół, pełen śmierdzącej brei. A nad nim drog. Wchodziło się na ten drog. I trzeba było jak najszybciej załatwić swoją potrzebę. Jeśli ktoś się ociągał, to strażnik zrzucał go, żeby utonął. Rzucano we mnie kamieniami i bito mnie co noc. Wytatuowano mi na lewym ramieniu numer. Kiedy już wszystkie kobiety z transportu ogolono, czterech robotników miotłami zrobionymi z lipy zamiatało i gromadziło włosy. W wielkich skrzyniach kłębią się suche włosy uduszonych w komorach gazowych. W tych włosach są szpilki i kościane grzebienie. Nie prześwietla ich światło, nie rozdziela ich wiatr. Nie dotyka ich deszcz, ani dłoń, ani usta. W wielkich skrzyniach kłębią się suche włosy uduszonych. I szary warkoczyk nosi ogonek ze wstążeczką, za który pociągają w szkole niegrzeczni chłopcy. Nazywam się A20733. Mam 24 lata. Ocalałam. Prowadzona na rzeź. Gdy ma zesłać zarazę i głód, on ciągle się śmieje z wysokości.
splynie. Podczas wojny zginęło 6 milionów Polaków. Historia walczących ukazuje, w jaki sposób kobiety, pomimo trudnych warunków, cierpienia i wylanych łez, broniły swojej ojczyzny.